Wracając teraz z pola, z koncertu poświęconego Świętu Niepodległości, gdzie między innymi Janusz Pruniewicz, Echo Polesia, chór z Terespola, wiersze pana Badalskiego, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol. No, jadąc z Białej Podlaskiej, mija się oczywiście Urząd Gminy w Terespolu, w Kobylanach tak naprawdę. I właśnie to widzimy w godzinach wieczornych, nocnych. Również Święto Niepodległości i akcent niepodległościowy w gminie Terespol. W ciągu dnia pewnie niewidoczny, a właśnie wieczorem, tak jak teraz, postanowiliśmy na chwilę jednak stanąć tu na parkingu niedaleko i zrobić Państwu właśnie tą taką szybką relację biało-czerwona. Biało-czerwona. Ratusz, Urząd Gminy Kobylany, gmina Terespol. Pozdrawiamy mieszkańców gminy Terespol. No i Święta Niepodległości roku 2022. Myślę, że wypadły znakomicie, jeśli chodzi o wydarzenia w mieście Biała Podlaska, w gminach poszczególnych powiatu bialskiego. I spotykamy się na kolejnych świętach niepodległości za rok. A tu popatrzcie sobie jeszcze na iluminację Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach.